Cześć! Mieliśmy krótką przerwę z samochodami moich widzów, ale teraz ruszamy z sezonem trzecim. Jest to pierwszy odcinek tego sezonu i powiem wam, że ruszymy naprawdę na grubo. Oglądajcie odcinek do końca, a na pewno nie zawiedziecie się. Aby wstęp nie był przydługi, przechodzimy od razu sobie do oglądania. Tylko proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli doceniasz moją pracę oraz zaobserwuj mojego Instagrama. Jego nazwa jest prosta, po prostu gdzie taniej oraz wbijcie na mojego Snapa. Tam utrzymujemy ze sobą fajny kontakt. W opisie macie wszystkie informacje odnośnie moich social mediów. Jest jeszcze jedna informacja, którą chciałbym poruszyć na sam początek, ponieważ od tego sezonu chciałbym nagradzać niejako osoby, które wygrają podsumowanie każdego sezonu. Jak wiecie, wszystko kosztuje, także chciałbym wam podlinkować mojego Patronite'a, na którego jeżeli chcecie, możecie wpłacać jakieś drobne pieniążki. Jeżeli nie wiecie, co to jest Patronite, to jest to serwis, który umożliwia wam wpłatę jakichś środków pieniężnych dla twórcy, którego lubicie. Ja zebrane pieniądze mam zamiar przeznaczyć na nagrody dla trzech najlepszych osób z podsumowania, a podsumowanie sezonu samochodów moich widzów to zebranie 10 najlepszych osób z 10 odcinków. Także linka do Patronite'a również macie w opisie. Być może taka zbiórka nam wyjdzie i będę mógł zafundować jakieś nagrody dla wygranych. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Kuba. Kuba, pozdrowienia dla ciebie. Kuba przedstawia nam Smarta Fortu w wersji Brabus. Jest to Smart drugiej generacji. Wysłał on Smarta, ponieważ chciał on pokazać auto, które łamie sporo internetowych stereotypów, w które wierzą nawet niektórzy blogerzy. Smart ten to wersja sportowa Brabus, czyli tunera Mercedesa. Wiadomo, Smart to podmarka Mercedesa. Otrzymał on twarde zawieszenie, większe koła z oponami 175x50x16, a z tyłu 225x35x17. Silnik to 1.0, wyciśnięte z niego zostało 105 koni mechanicznych. Masa tego auta to 880 kg. Robi to niesamowitą robotę, no i faktycznie potwierdzam zdanie Kuby. Smarty to naprawdę zrywne i szybkie auta, poruszają się one naprawdę jak szerszenie po drodze. No, tylko mają jeden minus, sporo palą. Egzemplarz Kuby ma przejechane 220 tysięcy kilometrów. Silnik chodzi bardzo dobrze. Kuba wspomniał na początku o stereotypach i jednym z nich jest to, że auto to jest wywrotne. Jeżeli chodzi o model Kuby, to znakomicie się otrzyma drogi. Kolejnym stereotypem jest to, że lepiej nie mieć nim wypadku. Kuba sam wypadku nie miał, ale wystarczy obejrzeć crash testy na YouTubie. Auto to jest naprawdę bardzo bezpieczne. Sam na studiach pisałem o tym pracę. Olej w tym aucie wymieniany był na szkolnym warsztacie, a więcej napraw nie potrzebował. Najgorszym elementem w tych smartach to skrzynia biegów. W trybie automatycznym ciągnie biegi do co najmniej 3500 obrotów, ale czas zmiany biegu można było według Kuby liczyć kalendarzem. W trybie manualnym można było zmieniać biegi nawet przy 2000 obrotów. I jeszcze rada od Kuby na koniec. Dbajcie o swoje auta, wkładajcie w nie całe serce, a zobaczycie, że internetowe stereotypy to głównie głupie gadanie. Kuba, napisałeś bardzo dużo opisu, także bardzo to doceniam, osobiście go przeczytałem, ale nie będę wszystkich historii tutaj opowiadał. Daję ci ocenę na koniec, 7,5 na 10. Kolejną osobą jest użytkownik, który imienia swojego nie podał. Przedstawia nam on Audi A4 Cabrio z silnikiem 3.0 V6 o mocy 220 koni mechanicznych. I ciebie oczywiście również serdecznie pozdrawiam. Auto kupione 3 lata temu jest jego drugim właścicielem. Jest on wyposażony w skrzynię automatyczną oraz ma przebieg 168 tysięcy km. Kolor tego Audi to biała perła, razem z białymi wykończeniami w środku, co jego zdaniem wygląda świetnie. Bagażnik w tym samochodzie niestety nie jest za bardzo pojemny. Samochód stoi obecnie na 18-calowych felgach, a w zimę na 17. Autem tym idzie świetnie polansować się po mieście z otwartym dachem i nagłośnieniem Bose. Z tyłu jest mało miejsca, więc osoba wysoka będzie miała mały problem z siedzeniem. Z przodu siedzi się natomiast bardzo wygodnie. Auto prowadzi się bardzo dobrze, skrzynia ładnie zmienia biegi i można fajnie sobie depnąć. Do setki auto ma 8 sekund, spalanie auta w mieście to 8 litrów na 100 km. Jest to auto w bardzo dobrym stanie, lecz po zimie lekko zaciął się dach podczas otwierania. Wystarczyło zamknąć go ręcznie i otworzyć na nowo i już jest wszystko ok. Tutaj jeszcze przepraszasz mnie za jakość zdjęć? Nie ma problemu, ja daję ci ocenę 6,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Miki. Miki, pozdrowionka dla ciebie. Miki wysłał nam Citroena z 98 roku. Posiada wysokoprężny silnik diesla R421 12V o mocy 109 koni mechanicznych. Napęd naprzód. Posiada 16-calowe felgi firmy Decent. Skrzynia biegów jest manualna i ma 5 biegów.
Co ciekawe, auto to wyposażone jest w hydrauliczne zawieszenie, które można obniżać lub podwyżać. Niestety takim autem nie da się po prostu jeździć, ponieważ nie ma on wtedy amortyzacji. Większe naprawnie było poza wymianą bloku silnika oraz tłoków. Dlaczego? Ponieważ podczas jazdy jeden z popychaczy zaworów ześlizgnął się i rozwalił jeden z tłoków. Auto to posiada najbogatszą wersję wyposażeniową, Exclusive. Miki, szkoda tylko, że zrobiłeś zdjęcia pod domem, ponieważ naprawdę bardzo się postarałeś, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Miki wysłał nam jeszcze BMW, do którego niestety opisu nie dodał, ale patrzcie na zdjęcia. Miki, mam nadzieję, że po remoncie wyślesz zdjęcia i dodamy Cię do zestawienia. Daję Ci dosyć wysoką ocenę, 7,7 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Michał. I Michał, żółwik dla Ciebie. Michała samochód to Audi A3 8P z 2005 roku. Posiada on 150 koni mechanicznych. Auto należy do jego rodziców i zostało zakupione pod koniec 2015 roku za kwotę 16 tysięcy złotych. Jeździ się nim bardzo wygodnie, ale dziury na drodze są odczuwalne, ponieważ ma twarde zawieszenie. Planowany jest zakup nowych felg na lato, posiada on również tempomat i jest sprowadzany ze Stanów. Przyspieszenie od 0 do setki 10 sekund, głośniki mają świetne brzmienie. Samochód to benzyniak i były myśli, by zamontować gaz, ale podobno przy silniku TFSI 2.0 jest to awaryjne i nieopłacalne. Typ nadwozia to Sportback i posiada dach panoramiczny. Ogólnie Michał poleca to auto. Ocena 6,3 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest osoba, która się niestety nie przedstawiła i nie napisała zbyt wiele o swoim aucie. Może przeczytam cały opis. Jest to samochód jego taty, rok produkcji 2003, diesel 1.8 TDCi, 115 koni mechanicznych, skrzynia manualna. To tyle z opisu, na szczęście jest 5 zdjęć, za co podwyższam Ci ocenę 3,5 na 10. Następna osoba, Remek. Remek, pozdrowienia dla Ciebie. Remek przedstawia nam Waldka. Auto kupił 3 lata temu. Jest to Volvo V40 z 2001 roku, szwedzki silnik 1.8, 125 koni. Jego V40 nie była 100% Szwedem, ponieważ taką samą płytę podłogową posiada Karisma. A jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to pasuje również do Laguny. Przez 3 lata zrobił nim sporo kilometrów. Auto kupione zostało w dość kiepskim stanie, lecz trafiło na niego, na człowieka, dla którego auto ma bardzo duże znaczenie. Kupił go z kiepskim lakierem, felgami, oponami i wnętrzem. Zrobił polerkę, kupił dość ładne felgi, pasujące do koloru, a najwięcej czasu i pieniędzy kosztowało go wnętrze. Posiada ten samochód od 3 lat, a podstawową wadą tego samochodu jest czujnik położenia wału. Jest on w takim dziwnym miejscu, że przy pogodzie, jaka panuje w kraju, w którym mieszka, czyli w Holandii, czujnik ten bardzo lubi łapać wilgoć. Wtedy wiecie, co się dzieje, auto wariuje i konieczne jest tu kupienie specjalnej osłony. Przejechane tym samochodem zostało 40 tysięcy kilometrów i przez ten czas nie zawiódł go oraz oczywiście śmieszne ceny utrzymania. Remek na zakończenie dodał, że bardzo lubi ten samochód i tak naprawdę widać to po zdjęciach. Ja bardzo doceniam. Ocena 7,8 na 10. Ostatnią osobą tego zestawienia jest naprawdę petarda. Sebastian, przedstawiam Twoje auto. Pozdrowienia dla Ciebie, dla osoby, która ma 22 lata i osoby, która ogląda serię samochodów moich widzów od samego początku. Sebek tutaj na początku trochę schodzi, uważa, że ta seria to bardzo ciekawy pomysł i ma nadzieję, że kanał będzie dalej się rozwijał. Kanał się faktycznie rozwija, dzięki wielkie. Sebek oczywiście przesłał krótki i treściwy opis. No to jedziemy. Auto, które widzicie, to Honda Type R FK8 z 2017 roku. Silnik to turbodoładowana jednostka o pojemności 2 litrów, generująca moc 320 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Silnik posiada bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarkę chłodzoną cieczą oraz intercooler. Auto wyposażone jest w 6-biegową manualną skrzynię biegów, napęd na przednią oś, 3 tryby jazdy, Comfort, Sport oraz R+. Hamulce w tym aucie są firmy oczywiście Brembo oraz piękne 20-calowe opony z oponą o profilu 245x30. Parkowanie w tym aucie bywa dość problematyczne. Samochód dodatkowo posiada pakiet GT, karbonowe lusterka oraz karbonowy dyfuzor. Aktualnie samochód posiada 3600 km przebiegu, a z salonu odebrał go w październiku 2017 roku. Średnie spalanie tego potwora wynosi 10-12 litrów, zależy od tego, jak ciężką mamy nogę.
Sebastian zdecydował się na ten samochód ze względu na wygląd, ponieważ jest on mocno agresywny i typowy dla japońskiego stylu. Oczywiście jego moc jest również zaletą, ale to wygląd zdecydował o finalnym wyborze. W przyszłości planuje on modyfikacje takie jak wymiana wydechu, wymiana interkulera, blow off oraz kilka zabiegów, które poprawią jego efekt wizualny. Jak widać po zdjęciach, auto jest czyściutkie i bardzo zadbane, czego powodem jest powłoka ceramiczna oraz osobiste zamiłowanie do detailingu. Auto jest rewelacyjne, daje dużo frajdy z jazdy, a agresywny wygląd wzbudza niesamowicie wielkie zainteresowanie na drodze i nie tylko. Jeżeli Was interesują koszty, a na pewno, to cena takiego samochodu w wersji podstawowej to 150 tysięcy złotych. Wersja, którą posiada Sebek, kosztuje około 170 tysięcy złotych. Na zakończenie dodam, że wszystkie auta tego zestawienia pokazywałem kiedyś na live'ie i to auto wzbudziło w widzach niesamowite emocje. Osobiście nie dziwię się, dlatego ocena 10 na 10. To wszystko w tym odcinku. Na zakończenie dodam Wam, że pamiętajcie o tym Patronite, zostawieniu suba oraz łapki w górę. Czasem mówię na live'ie o pewnym bonusie, który jest pod koniec odcinka i w tym odcinku taki bonus będzie, także wpadajcie na live'y, niedługo będzie ich więcej, a tymczasem... W tym odcinku do bonusu trafia Krzysztof. Krzysztof, pozdrowienia dla Ciebie, kojarzycie oczywiście z komentarzy. Krzysztof pokazuje nam ciągnik, który zakupiony został 4-5 lat temu za kwotę 35 tysięcy złotych. Jest to rocznik 89, posiada 6-cylindrowy silnik o mocy 105 koni mechanicznych oraz dołączany przedni napęd. Ciągnik jest bardzo wygodny i komfortowy w pracach polowych. Posiada eher, który sprawuje się bardzo dobrze, szczególnie w pracach rolnych oraz przy koszeniu trawy. Najbardziej brakuje w nim klimatyzacji, a szczególnie w upalne dni. Zbiornik paliwa ma pojemność około 170 litrów. Bardzo fajnie, że wysłałeś nam swój ciągnik i naprawdę niektórzy mogliby się uczyć robienia zdjęć od Ciebie. Zdjęcia są fantastyczne, jak na taki sprzęt.